Cześć, witajcie w krótkim kursie online, który dotyczy efektywnych spotkań online w Microsoft Teams. Ten kurs jest poświęcony wyłącznie spotkaniom online, ale te kilkanaście odcinków, które mają po kilka minut, mam nadzieję, że mocno ułatwią Wam pracę na co dzień z Microsoft Teams. Ten kurs został stworzony z myślą o Was, o klientach, o użytkownikach Office 365 i Microsoft Teams, w odpowiedzi na Wasze potrzeby, na potrzeby użytkowników, których z dnia na dzień jest coraz więcej. Coraz większa liczba użytkowników w Polsce i na świecie w Office 365 spowodowała, że postanowiliśmy stworzyć serię odcinków, która ułatwi Wam korzystanie z Office 365 i organizowanie spotkań online w Microsoft Teams całkowicie bezpłatnie. W tym momencie macie możliwość obejrzenia kilkunastu odcinków, które zamieszczone są na YouTubie, na kanale Microsoft i macie do nich dostęp całkowicie bezpłatny. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby dzielić się nie tylko wśród współpracowników, ale znajomych, kolegów z innych firm, rodziny czy bliskich. W kursie tym opieram się na polskich scenariuszach, na polskim koncie. Nie będzie tutaj tłumaczenia z anglojęzycznych nazw. Wszystko będzie stworzone na polskim Office 365, który będziecie mogli od razu wykorzystać w swojej pracy. Ja przedstawiam scenariusze z życia wzięte, scenariusze, które również podczas moich szkoleń w różnych organizacjach, w różnych instytucjach również zdobyłam wiedzę, w jaki sposób inne firmy korzystają z Office 365 i będą to praktyczne przykłady i praktyczne scenariusze wykorzystania Microsoft Teams w firmie. Zachęcam do oglądania od pierwszego odcinka, ponieważ w kolejnych odcinkach będę odwoływała się do poprzednich, więc jeżeli będziecie oglądali od połowy albo od końca, to mogą pojawić się przykłady, które już wcześniej były omawiane. Teraz chciałabym Wam pokazać w praktyce, w jaki sposób można szybko zorganizować wideokonferencje, telekonferencje w Teamsie, na czacie oraz w zespołach. Później przejdziemy sobie do planowania takich spotkań w kalendarzu, do organizowania zdarzeń na żywo i wiele więcej. Także zapraszam teraz do praktycznego przykładu, a później do kolejnych odcinków. Wchodzimy sobie w Microsoft Teams, mamy tutaj zakładkę czat i mamy kolegę Marka. I u Marka po prawej stronie od razu widzimy kamerkę oraz słuchawkę. Mamy tutaj również taki kwadracik ze strzałką, to jest udostępnianie ekranu. Więc mogę albo rozpocząć od razu wideo rozmowę, czyli jak sobie to klikniemy, to od razu udostępni się również moja kamerka. Marek odebrał i mnie widzi. Po prawej stronie widzicie okno Marka, po lewej stronie widzicie okno Hani i już ze sobą rozmawiamy. Tak naprawdę jedno kliknięcie w Microsoft Teams powoduje rozpoczęcie wideo rozmowy. Jak widać, tutaj widać mnie z mojej kamerki, a Wy widzicie mnie z tej kamery. Żeby rozłączyć, klikamy po prostu opuść i cała rozmowa się kończy. I w taki sposób możemy do siebie dzwonić. Jeżeli nie chcemy się pokazywać, wystarczy, że klikniemy słuchawkę, a jeżeli chcielibyśmy udostępnić ekran, to po prostu klikamy udostępnianie ekranu i od razu możemy udostępnić ekran. I to jest przykład z czatu. Jeżeli chcemy skorzystać z zespołów, wystarczy kliknąć po lewej stronie zespoły, wybrać dowolny kanał, na przykład ogólny i po prawej stronie rozpocznij spotkanie. Czyli wygląda to niemal identycznie, ale działa na trochę innej zasadzie. Ja klikam teraz rozpocznij spotkanie i po prostu do tego spotkania dołączam. I dopiero teraz, kiedy już w tym spotkaniu jestem, mogę zaprosić dodatkowe osoby, czyli w tym momencie rozpoczynania spotkania nie dzwonię do wszystkich, tak jak na czacie. Tutaj mogę uczestników zaprosić i tutaj sugestie dotyczą tych osób, które już do tego zespołu należą. Mogę poprosić o dołączenie i wtedy podobnie to wygląda. U Marka wyświetla się komunikat, że Hania zaprasza go na spotkanie. I też możemy dołączyć i dokładnie w taki sam sposób to działa. W kolejnym odcinku zobaczycie już, jak wygląda kalendarz, jak wygląda planowanie takich spotkań, jak można zapraszać również osoby spoza organizacji. Zapraszam do kolejnego odcinka.